Państwo słyszą ruch w studiu, oczywiście już jest. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Tomasz Pogroszewski się melduje. Dzień dobry panie. Dzień dobry, panie Tomku. Państwu jak zwykle. Z nami jest także komisarz Paweł Grześ z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie komisarzu, czy mógłby pan się wytłumaczyć z tych działań tuż przed wejściem na antenę? Zakładał pan coś na głowę? Tu mnie pani redaktor zaskoczyła, tak? Jestem, drodzy państwo, w innym dzisiaj troszeczkę mundurze. Jest to nasz nowy mundur, jest to ćwiczebny. Zazwyczaj policjanci będą widoczni jako oddziały prewencji. My jako ruch drogowy nie zakładamy. Ja dzisiaj zrobiłem wyjątek, bo mamy jeszcze taki okres świąteczny i dlatego też chciałem zaprezentować nowe, fajne, dobre stroje. Panie komisarzu, ja mam prośbę. Czy mógłby pan wstać? Proszę państwa, na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów można w całej krasie nas obejrzeć. Pana komisarza oczywiście szczególnie. Proszę bardzo, kamera jest tam. O, tam jest kamera. I mamy prezentację pięknego. No bomba. Jak dla mnie bomba. Panie Tomku, co pan bomba. Na to? Bardzo dobre. Ładne, fajne i przyjemne. Czy wygodne również, bo to jest ważne, żeby policja dobrze wygodne, się czuła. Bardzo dobrze, fajnie się w tym czuję. Taki, powiedziałbym, dobry strój na co dzień. Może świetnie. W ten sposób. Tylko chciałbym jeszcze zaznaczyć, zauważyć, że no, szkoda, że nie ma do niego czapki jeszcze, tak jak dla nas, dla ruchu drogowego, bo to jest strój ćwiczebny. Mówię, wyjątkowa na sytuacja. Krzesełku leży. Tak, leży dzisiaj. To mogę zaprezentować. Aha. Będzie to taki... Wow. Ktoś powiedział ze znajomych, francuski policjant. No nie, wow, no, po prostu. Jest ładnie, prawda? I ładnie. Wychodzimy naprzeciwko społeczeństwa. Chcemy być bardziej tacy, no może na topie trendy, prawda? I w tym momencie... Myślę, że społeczeństwo będzie zachwycone takim wyglądem policji. Absolutnie. Panowie, dobrze, słuchajcie, jak wam te ostatnie...